na zakończenie zaśpiewać, ale wspomniał pan, panie profesorze, o Batiarach i o tym połączeniu Lwowa z Warszawą. Jak wiemy, Lwów jednym z najważniejszych ośrodków kultury był w II Rzeczypospolitej. Najwięcej piosenek miało sobie Lwów i Warszawa. To były połączone miasta, te uliczne, szemrane, te batiarskie utwory, pieśni nieznanych w większości autorów miały też wspólną cechę właśnie z warszawskimi. To znaczy melodia była bardzo podobna, taka sama wręcz, a tekst był albo warszawski, albo lwowski. Odpowiednikiem batiarów w Warszawie to byli apasze, tak, też właśnie ta grupa społeczna, że tak się wyrażę, a najbardziej znanymi batiarami, artystami to był Toncio i Szczepcio, gwiazdy ówczesne i kina, i radia głównie, ponieważ byli oni gwiazdami tej lwowskiej fali, tak, tej audycji radiowej, która jak się pojawiała, ona raz w tygodniu, to cała Polska siadała przed radioodbiornikami. Oczywiście ci, którzy mieli, ci, którzy nie mieli, szli do sąsiadów i słuchali tej lwowskiej fali. Jednym z najbardziej znanych utworów tego duetu Toncia i Szczepcio jest piosenka My Dwa Oba Cwaj z pewnego filmu i za chwilkę ją wykonam. Popamiętaj ty se, Tońku, powiedz Szepciu, powiedz co? To się tobie przyda, popamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęścio. Kto ma forsy, temu zdaje si, temu zdaje si, że on król żyj i pij i przedstawia si każdym przy nim nul. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy kończy si cały bal. Stęka kwęka, co zostaje mu po tej forsi żal. A my dwa oba cwaj, bo takich nie ma cały kraj. Nam nic nie zrobi zło, bo trać jak nie masz co. Jaki zima, to martwimy si, a ciszymy si, jak jest maj. Ali zawsze wszędzie ty i ja, razem oba cwaj. Popamiętaj ty se, Tońku, powiedz Szczepciu, powiedz co. To się tobie przyda, popamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęście. Kto ma forsy, ten kulegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma. Jest kochany, żyju, piju z nim, cieści tylko dam. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Nikt go nie zna, nikt nie kocha go, to nie to, co my. Bo my dwa oba cwaj, bo takich nie ma cały kraj. My dwa to ohoho, to trać jak nie masz co. Jaki zima, to martwimy si, a ciszymy si, jak jest maj. Ali zawsze wszędzie ty i ja, razem oba cwaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy kiedy, panie dyrektorze? Za tydzień. Ciągniemy dalej wątki kresowe. Panie Januszu? Nie, oczywiście będę. Świetnie. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. To zaszczyt towarzyszyć panu, panie profesorze. Wspaniale, że jesteście. Czy były jakieś pytania do nas? Ktoś tam coś? Komentarze? Tak. Tak, dziękuję panie Blandyno, dziękujemy za uzupełnienie. To rzeczywiście warto pamiętać także nazwiska tych bohaterów, którzy nie byli rdzennymi Polakami, ale także uczestniczyli w naszym życiu. Było ich wielu. Byli Ormianie, byli Grecy, byli Żydzi, byli także
Turcy, Tatarzy, bardzo wiele, 30 narodów. Dziękuję bardzo jeszcze raz, panie Januszu, dziękuję państwu. Do zobaczenia.